Dobra, już jestem i kontynuujemy Crasha 3. Gone Tomorrow. Tak jest, to jest ten poziom. Myślałem, że już się pomyliłem z nazwami. I zasłużyłem jakąś śmierć za takie długie zerwu. Ale sobie przypomniałem teraz, że takie cofanie nie będzie długie, ponieważ po prostu będziemy musieli się cofnąć. Tutaj. Tak czy jak będzie cofanie, ponieważ niebieski... Co ja mówię? Zielony bonus nas zaprowadzi tutaj, albo będzie się trzeba cofnąć. Pamięć mnie tutaj trochę może zawieść. I proszę. Ale nie rozwalajcie skrzynki tutaj, ponieważ w bonusie niebieskim będzie skrzynka, która odblokuje nam tamtą skrzynkę. Helps, don't panic. Ale cóż. Chwilowo robimy ten poziom normalnie, dopóki dojdziemy do niebieskiej i zielonej. Czemu mi się te dwa kolory zawsze mylą? Zawsze! To też mówi dużo o mojej inteligencji, jak mogę tak dwa różne totalnie kolory zmylić. A! Te skrzynki zostawiamy jeszcze jakby co, ponieważ to ten też się przyda na te dwie skrzynki, które odblokujemy później. Będę gotowy. Bonus! Więc tutaj będzie nasze uczenie się, co mamy robić tutaj. W sensie, czy te trzeba było zostawić. Ponieważ nawet bazooka nie rozwali tamtych skrzynek, więc będziecie musieli niestety potracić poziom. Dobra, bonus został zaliczony. Właśnie! Albo nie, już to mówiłem w Jacku, więc dobra, nie będę tłumaczył, co to miało znaczyć. To na pewno nie był odgłos piracki. Ale zaraz to będzie zielony bonus. I on będzie właśnie tutaj. Dlatego zrobiliśmy Flaming Passion pierwsze. I ponieważ to jest zielony bonus, będzie tutaj dużo zieleni. Gameplay, kurde, hardkorowy, panie i panowie. Śmierć natychmiastowa. Ale zawsze możemy mieć rundę drugą. I seryjnie te strzałki, które są w tym kontrolerze, są okropne. Nie rekomenduję tego kontrolera, jak chodzi o gry Play 1. Ponieważ większość gier Play 1 na PS, a niektóre jak chcę kupić, używają strzałki. So... no. Pusto, pusto. Nie wiem, czemu ja panikuję na skrzynki TNT. One są ładnie zaprogramowane tutaj. Zaprogramowane, czyli że mogę się oddalić od tych skrzynek dobrze. I tutaj się też bazooka przyda. Niebezpieczeństwa niepotrzebne zniszczymy. Ale bazooka nie ma takiego dobrego zasięgu, niestety. Spanikowałem, można powiedzieć. I przyszedłem cudem! Właśnie, muzyka ścieżki śmierci, albo ogólnie. W ogóle tutaj jest muzyka ścieżki śmierci w kolorowym bonusie, to jest pierwszy raz nawet. Ale cóż, to jest moja ulubiona wersja, wersja przyszłości. I to nas ładnie wywala tutaj, żebyśmy nie mieli super cofania do tyłu. Co jest technicznie nawet możliwe, ale... I będziemy to robili w Future Frenzy nawet, ale... Gra jest miła. Naughty Dog się dużo nauczyło. I to bardzo. Ale cóż.
wycinać czy nie, ponieważ aż tak daleko my tam nie mamy do kolorowego bonusu. Plus jeszcze skrzynki chcę zniszczyć, które ominęliśmy. A dobra, pogadamy sobie. Więc, czy Crash powróci? Coś czuję. Za dużo wskazówek jest, tak żeby tak nie powrócił. Musiał być powód tej koszulki. Shauna Leydena. Na tym PlayStation Experience. Bo ja nie przyjmuję innego faktu. Ponieważ miał koszulkę God of War, God of War Remaster. God of War miał Vic Ribbon. Vic Ribbon wyszło na PSN po raz pierwszy raz. Co jeszcze? I koszulka Crasha, więc Crash musi wyjść. Plus to, że Activision już nie ma prawa, że ze strony się już pozbyli Crasha, że nie mogli dać skórki Crasha. To wszystko zbyt perfekcyjne, żeby Crash nie powrócił. Żeby Crash powrócił. To musi być. Mam nadzieję, ale się... Też, kurde, Nag był planowany jako gra Crasha, ale... Szuchaj już i to powiedział, że ona była zbyt szańska na grę Crasha. I szczerze, fabuła Naka to normalnie dobra notka jakaś. Strasznie nudnawa ta fabuła była. Voila! Mamy wszystko. Chyba będziemy robili montaż Time Triala, ponieważ szczerze nie będę pierwszego wam pokażę normalnie co i jak, ale resztę chyba zrobimy montaża, ponieważ szczerze to będzie robienie wszystkich poziomów jeszcze jeden raz. Potem zajmiemy się światem tajnym później. Ale cóż, czas na poziom numer 22. I ten poziom to Orange Asphalt. I to jest właśnie mój ulubiony poziom z motocyklem. Nie wiem czemu, ale lubię taką porę dnia. Porę roku. Ach, co ty jeszcze papniesz, gamer? On nie jest aż tak długi jak Road Crash. Więc jej. Ale na pewno sfailuję, ponieważ kontwa let's play. I w ogóle te pojazdy w ogóle się nie spowalniają, jak kurde nie jadą po drodze. Dobra. Jak tą skrzynkę już widzieliście, to ja zrobię tak, że wygram ten wyścig i potem edytuję na zdobywanie klejnota. W ogóle możesz taką szybkością usuwać na stałe, tylko jak puścisz gaz, to wtedy Crash zwolni i jak skoczysz. I teraz gliny Cortexa nie wiedzą jak używać auto chyba, ponieważ kurczę... Przypominają mi Kasię z tego programu polskiego, gdzie koleś praktycznie już stracił wolę na uczenie tej pani, która jechała na tym baucie. Uczyła się jechać. W ogóle te boost pady cię też wyrównują na drodze. Czyli, że jak jedziesz kurde tak, to cię to wyprostuje ładnie. Tą skrzynkę też widzieliście? Dobra, dwie skrzynki ominęłem, więc już wiecie jakie to będą skrzynki, więc zetujemy na koniec tego wyścigu, więc załardo! Dobra, mamy już te 20 i voila, klejnot kolejny zdobyty. Wiem, że zostały nam tylko dwa poziomy przed konfrontacją z doktorem Cortex i Uka. Tak jest, to będzie tag team. Jej, na co moje czasy z moich starych save'ów? Ale tu czas na poziom 24. Mad Bomber, poziom, którego ja nienawidziłem, kiedy byłem mały, ponieważ... Byłem skrabem śmierdzącym i nie umiałem grać w gry poprawnie. Tutaj Aku nas ostrzega przed Uka, ponieważ on jest super potężny, ale szczerze Aku zbyt mocno hypuje Uka, ponieważ walka z doktorem Cortexem jest bardzo łatwa. Na łatwiejszy boss w tej grze, mogę to powiedzieć. Przynajmniej jest lepszy niż to, co było w dwójce. W dwójce to nawet nie chcę klasyfikować jako bossa.
Ale cóż, kurde, Crash ma gębę Jokera tutaj. Wiem, trzeba 5 samolotów zniszczyć, ale najpierw trzeba skrzynkami się zająć. Tutaj wrogowie są bardziej agresywni, ponieważ Crash nie jest koko i nie jest damą, więc oni po prostu zamordują nas natychmiastowo. Tutaj trzeba dwa te oto śmigłe rozwalić i potem będzie cacy po samolocie. Po bombowcu! O, tym jeszcze lepiej to brzmi. I chyba tutaj wrogowie będą respawnować, czyli że nie ma ich... Oni są w nieskończoności tutaj i się teleportują i ci od tyłu czasami atakują gnidy. Dlatego kwadrat ci się bardzo przyda. Możesz też trzymać R1, co ułatwia bardziej robienie tego do barrel rolla tutaj. Talent trial tego będzie troszeczkę skubany, ale cóż. To będzie wszystko zedytowane ładnie. I to dobrze, że to nie ma, kurde, tego metody graczata, gdzie byle co uderzymy statkiem i po nas. Dlatego, kurde, Crash jest bardziej hardkorowy od Ratcheta. Należy lubię Ratchety bardziej od Crasha, ale to nie oznacza, że Crash jest szajskim w porównaniu do Ratcheta, tylko że... Szczerze, obie serie ładnie koło siebie pasują jako moje ulubione gry wszechczasów. Crasha w trójkę tak mocno kocham jak Ratcheta w trójkę. Dobra, czy tylko 3 bombowce mi zostały, więc muszę się zregenerować, bo zaraz dednę od tego śmiecia. W balu muszę trafić. Dobra, mamy 100. Dobra, teraz ostatni bombowiec, który jest na pewno strasznie daleko. Widzicie? Zawsze tak mam w Crashu Trójce, że zawsze ostatni bombowiec lub kurde sterowiec jest strasznie daleko. Ale cóż, teraz mi na pewno lepiej poszło niż w dzieciństwie. Przynajmniej nie płakałem do siostry, żeby jej przyszło poziom. Jak dawno temu. Mroczna przeszłość gamera. Więc, panie i panowie, ostatni poziom przed walką z Uka-Uka, Buglight. I tylko możemy tutaj jeden klejnot zdobyć, ponieważ brak nam ostatniego kolorowego klejnota. Mamy czerwony, mamy fioletowy, mamy zielony, mamy niebieski, ale tylko nam żółtego brakuje. I ten żółty jest w tajnym warp roomie. Ale cóż. To jest ostatni poziom w Egipcie i szczerze to jest największa zmiana, kurde. Normalnie jakbyś grał w nocne poziomy dżunglowe w tym, w Crashu dwójce, tylko że w Egipcie i to bardzo ładnie wygląda. I to jest oczywiście poziom w ciemności, tylko troszeczkę lepiej zrobiony. I tutaj jest aż 120 skrzynek, bardzo dużo tutaj jest skrzynek. Oczywiście The Raft Cortex pobije rekordy, ponieważ jest jeden poziom, który ma praktycznie 200 coś. Już dokładnie nie pamiętam liczby, ale wiem, że tyle jest. Bo grałem w The Raft Cortex, mam go na twardym dysku Playa 2i. I o mój Boże, twardy dysk Playa 2i normalnie niszczy ładowanie Crasha The Raft Cortex. Gdzie kurde trzeba było czekać pół minuty, to teraz się ładuje pół 10 sekund. No i tutaj mamy kolorowy bonus, ale niestety nie mamy żółtego klejnota, więc nie możemy tam dalej... Nie będziemy mogli kontynuować. I to jest pierwszy raz, kiedy mamy w ogóle ten trzeci poziom Aku-Aku. Widać, że ja byłem bardzo szajski w tym let's play, jak nie mogłem mieć nieśmiertelności do tego punktu. Ale cóż. Crash jest jeszcze szybszy w tym oto, kurde, trybie nieśmiertelności. Ale cóż. Bonus. I to jest troszeczkę bardzo skubany bonus, ponieważ musisz się praktycznie streszczać z tym, co masz robić. Ponieważ... Ten świetlik nigdy nie zostanie, nigdy nie zostaje do końca. I
i życie stracałem. I proszę. Dobra. 3 nitra zostawiłem, więc mamy wszystko. Jest niszczyciel nitra pod koniec tego poziomu, więc dobrze pamiętam. I już dwie maski straciłem? A nie, jedna. Aku-Aku jest po prostu tylko wolny. W ogóle wiecie, że Aku-Aku po jakimś tam języku znaczy evil evil. I Aku-Aku jest tym dobrym. Nie wiem, czy był przypadek, czy po prostu no do mnie skumało. Ale cóż. To było szajskie, co teraz zrobiłem. Ale jesteśmy już na samym końcu poziomu. Niszczyciel nitra. I panie i panowie, mamy wszystkie kryształy. Jeszcze będzie nam parę klejnotów brakowało, ponieważ tajny świat jest pełen klejnotów. Ale cóż, czas na walkę z doktorem Cortex. Neo Cortex. No i oczywiście Cortex znaczy mózg po francusku. Dół, góra. Okej, muzyka 75%. Bo jak przejdziemy w ogóle Cortexa, to nam się muzyka ścisza. Po napisach. Ale cóż. Cortex jest szczęśliwy, ponieważ przynieśliśmy mu wszystkie kryształy. No i to praktycznie wszystko. Że tylko co muszą zrobić, to odebrać nam je. Once again, you have outsmarted and outspun my best henchmen. I should be rather upset, shouldn't I? And in fact, we're furious! But it seems you have overlooked one small detail, you little orange delivery boy. Now that you have gathered all the crystals, all we have to do is take them from you! Więc... Crash kontra Cortex i Aku Aku kontra Uka Uka. Tak jest, panie i panowie, to będzie tak... Tekken Tag Team Tournament. I cóż, co każde życie, które zabierzemy Cortexowi, walka pomiędzy Uka Uka i Aku Aku się zmieni. W pierwszej rundzie oni bawią się, kurde, w Dragon Ball Z. Aku Aku jest Goku, a Uka Uka to Cell. Próbują swoje Kamehameha zrobić. A my za ten czas musimy czekać, aż Cortex wyłączy swoją barierę z jakiegoś powodu i go wywali stąd na tą oto dziurę. I tak jeszcze dwa razy i po Cortexie. I to jest bardzo łatwa walka. Ale muzyka jest obecka jak cholera, jak chodzi o tego ostatniego bossa. Szczególnie nieskompresowana wersja, która jest na YouTubie. W drugiej rundzie Aku Aku i Uka Uka się będą bawili w milkshake'a albo w miksera i będą tak kręcili się. Albo po prostu chcą cosplayować Crashotera. Zawsze kiedy Cortex rzuca te swoje miny, to jego bariera się z jakiegoś głupiego powodu wyłączy. I się musisz streszczać z Cortexem, ponieważ wtedy pojawi się Uka Uka i mu zregeneruje tarczę. Pod koniec Aku Aku i Uka Uka chcą zamordować Crasha z jakiegoś powodu. I to jest najłatwiejsza faza, ponieważ oni zawsze atakują ciebie. Gdzie ty jesteś, a nie gdzie... byle gdzie. Wow! Spadaj! Jej! I Cortex został pokonany. I za to dostaniemy... Speed Dasha, Speed Shoes. Trzymając R2 możemy teraz biegać szybko i robić time triale. Więc, panie i panowie, oto złe zakończenie. Albo szczerze ciąg dalszy nastąpi, ale cóż.
Więc tutaj Cortex narzeka, że został pokonany po raz kolejny i że on planuje pójść na plażę, odpocząć i takie tam. Ale Uka nam powie, że zostały jeszcze klejnoty i dzięki klejnotom mogą jeszcze podbić świat. It's not over, Bandicoot. There are still the gems. We still have a chance to triumph. I oni uciekli do Warp Roomu, tam gdzie nasi bohaterowie są, więc ciekawe jak tam będzie teraz. Tam będzie sytuacja. I w ogóle tutaj jest ten błąd z dźwiękiem, ponieważ się muzyka ściszyła z powodu dialogu Cortexa i Łukałka, ale się gra nie podgłaśnia i będziesz musiał ją automatycznie podgłośnić. Ale cóż, to jest złe zakończenie, a ponieważ będziemy widzieli napisy drugi raz po na dobrym zakończeniu, to edyt, spotkamy się po napisach. Więc, zanim zakończymy tą sesję, to zrobimy dwie rzeczy. Najpierw podgłośnimy grę na oryginalny głos, ponieważ cholera jasna, to było bardzo dziwne. I nie chcę mi się tego na mono. Okej, muzyka sera na oryginale. I teraz mamy R2 na speech boost. I możemy szybko teraz zasuwać. I teraz wam pokażę time triala, to będzie jedyny time trial, na którym będę komentował co i jak, ponieważ reszta będzie edytowana jako montaż, żeby było szybko, żebyśmy nie robili drugiego praktycznie let's playa tej gierki. Więc robimy pierwszy poziom i robimy Toad Village. Więc, na czym polega time trial? Time trial jest ten. Jest tutaj zegar. Jak weźmiemy ten zegar, to musimy na czas dostać się do końca poziomu. No nie na czas, że czas ci mija, tylko że czas się dodaje. I musisz w dobrym rekordzie dostać się do poziomu, żebyś dostał reliktę czasową. I są teraz skrzynki, które ci mogą zatrzymać czas. Na przykład jak zliczysz skrzynkę, która ma numer 2, to czas się zatrzyma na 2 sekundy. I tak jest też z innymi skrzynkami. I to jest nasz time trial, panie i panowie. Nieważne jaki tutaj będę miał. Relikt są trzy. Jest Sapphire, jest złoty i platynowy. Platynowy jest dla hardkorowców, złoty jest dla tych, którzy chcą mieć ten extra klejnot. Trzeba mieć wszystkie złote, żeby mieć extra klejnot. No i szafirowy jest wystarczający na zdobycie dobrego zakończenia. I te relikty są ważne, ponieważ tymi reliktami możemy odblokować tajne poziomy w tajnym Warp Roomie. I mam platynę! Więc, odblokowujesz nowy poziom w tajnym Warp Roomie co 5 reliktów, czyli że jak przejdziemy każdy świat z reliktami, to mamy odblokowany poziom. I jak przejdziemy wszystkie time triale, to już praktycznie mamy Warp Room 6 dla nas. Więc, następny odcinek, który będę robił, to będzie tylko time triale i montaż. I potem będzie Warp Room 6, ekstra jeszcze klejnoty, które trzeba zdobyć. No i potem koniec gry. I to są, panie i panowie, time triale. Więc, panie i panowie, to jest wszystko na dziś. Następny odcinek będzie montażem, więc się nie spodziewajcie komentarza. Dużo komentarzy, ponieważ, jak mówiłem, ja będę to oczywiście ten. Jak to mogę powiedzieć? No, dopiero będę komentował, kiedy zdobędziemy wszystkie relikty we wszystkich tych oto Warp Roomach i będziemy mieli odblokowane wszystkie poziomy w szóstym Warp Roomie. Ale cóż, panie i panowie, tutaj Polski Gamer 17 i mam nadzieję, że wam się ten let's play podoba. Adios!